Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Ze mną jest Deus. Siemanko. Dzisiaj będzie ponowna próba oswojenia Krzysia. Może nam się uda. Zmarnowałem prawie całe nasze miejsce z lodówki. Musiałem aż dorobić. Niestety, taka sytuacja wyszła, że poszło strasznie dużo rzeczy na ten, wiecie na co, na karmy. Karmy mamy 17 sztuk, więc starszy na... Fajnie, odkleiłem od krzesła. Na Krzysia na dowolnym levelu, to ja tego nie lubię. Jak wstajesz, masz taką mokrą dupę i spodnie są całe mokre. To nie jest fajne. Ja współczuję Kolorkowi, bo jak Kolorek siada na lekcji, to mu zostaje taka plama, nie? W gaciach z bambusa. Albo się zlał. Normalnie, proszę pani, mogę do toalety? Jak nie, to leję w gacie. Szczerze, jakby mi nauczycielka nie pozwoliła tak zrobić, to ja bym się odlał na podłogę. Cud z tym? Ja bym powiedział, że mam problemy z pęcherzem. Proste. Nie no, bo teraz jak mam problemy z pęcherzem, to wiesz, to chyba nie mają prawa mnie zatrzymać, nie? No, musisz móc wyjść. No właśnie. Tym bardziej, że to są prawa człowieka. No. Wyobraź sobie, łamanie praw człowieka w szkołach polskich na co dzień, kurwa. Normalne. Bo potrzeby fizjologiczne to są prawa człowieka, między innymi. No. Ma ochotę na mleko z wiwerny. Ja pierdolę, spierdalaj, ściero. Nie nakarmię cię, flądro jebana. A co chce? Co chce to mleko? Wiwerna, już trzeci raz. Mogę ci ją wyrzucić, gdzie ona jest? No po tam, gdzie są wszystkie te młode gówna. No, widzę. Ja karmię żółki gównami reksów. Zaraz nakarmię jeszcze roślinki. Możesz, jak wrócisz, zobaczyć, co teraz chcę. Za chwilę pewnie mleko. Idę nawet zobaczyć. Jak znowu mleko, to masz się wrzucić nawet do wody. Do lawy. Nie, w lawie może przeżyje. Chociaż nie wiem, czy tak to zrobili. O, chcę się tulić. No i zajebiście. Jakby nie mogła wcześniej. Tutaj pozbieram jeszcze plony. A, tu nic nie ma. Czemu? O co chodzi? To zbierałeś dopiero? Co? Warzywka. Nie. Czemu ich nie ma? O co chodzi? Nie, normalnie po 5, 3, 6 i zebrałem. Bieda z warzywkami. Nie wiem dlaczego to tak. 87 strzałek mi starczy. 88 w zasadzie. Jeszcze jedna w karabinie. Będę latał na dziobaku, jak będę musiał, to się na wiwernę przesiądę. I wolna kapsuła dla tego gnojka. A co to tu pływa? A, to jest rekin. Dobra, to lecę. Widziałem ostatnio dużo Krzysiów, ale wszystkie były poniżej 55 levelu. Znaczy, no 55 włącznie. O, słabo, nie chcemy takich. Szkoda, że ich nie pozabijałem, teraz żałuję trochę. Jakbym doprowadził do masowej eksterminacji, to może by się zrespił jakiś na fajnym levelu. Sam jest Terizinozor, 20 level. Syf. Zabij go. 55 samica. By się nie rozmnożył. A nie, nie wiem czy chce mi się wiwernę wyrzucać. O, kolejny Terizinozor. Jaki masz level? 45 samica. 50 i 45. Najwyższy level, ale gówno. Nie, jakie mi się tematy poruszają na głowę. Ale my dawno nie poruszaliśmy takich tematów, a ludzie to lubią, bo ludzie się z tego śmieją. Anita się z tego śmieje. Jakich tematów? Czy homoseksualizm to choroba? No pewnie, że tak. Ja uważam, że to, nawet jeśli nie jest choroba, uważam, że to jest zaburzenie. Dlatego, że żyjemy po to, żeby się rozmnażać i przekazywać swoje geny dalej. No. Więc jeśli ktoś tego nie chce z automatu, nawet jeśli ktoś chce być bezdzietny, to teoretycznie jakby nie patrzeć, ma zaburzenia psychiczne. Co to jest tu cholerambra? Zobacz na internecie może. Dobra, usypiam go. Chodź mi pomóż. Ja nie wiem, czy mi lotek nie braknie. No dobra, zaraz będę.
Nazwiemy go Krecik? Nie widzę tego, no. No, no dobra. Jego dziecko nazwiemy. Jak króla dinozaurów. Krzysiu. No i chce się tulić, no wiadomo, o kurde, 33%. No chodź tu, baranie. No już idę. Nie ty, ten idiota. Jeszcze nawet nie trafi. O, kolejny Krzyś tam chodzi. Tu masz level, słonko. Do Ebola. No schowaj je, bo one mają ten, już blisko tego, wiesz czego. No mają 28%. Ale 3 razy potrzebują opieki. Więc ci go faktycznie schowa. No to jest 45 level, to mnie to nawet nie obchodzi. W dupie cię mam. Pecie. I nawet niezły jest on. Ma zielone plecy i niebieski brzuch. I ma czarny pasek po boku. Przypomniało mi się foka pizdę poka. Uważam, że to było śmieszne. Możesz coś ciekawego powiedzieć. A to... Nie... Jan Paweł II jebał małe dzieci. O, co... coś czego nie wiemy. Nie! Mikołaj! Znaczy, ogólnie słyszałem, że Jan Paweł II był za zmniejszeniem kar dla księży pedofili, nie? Możliwe. Ej, śpi! Już? Już. Ej, usypiasz drugiego? Czyli jednak polecę ci pomóc. To jest samica, 45 poziom. Będzie jajka znosić. No, możesz. No to chodź pomóc, bo karmy nie mam. I tak musisz przyjść. To ja dorobię karmy. Na razie ogarnij tego lepszego, ja karmę dorobię. No to uśpi oba. No to uśpi oba. On jeden już śpi, nie? Możesz jednego wygłodzić. Oba się wygłodzą. No dobra, to masz oba wygłodzić. No nie gadaj, że ja z tego trafiłem. Ty, to jest wyjątkowy przysmak, nie? Złoty. Złoty. Wiesz, że go ich nie wziąłeś. Jeszcze raz? Wiesz, że ich nie wziąłeś. Mówiłem ci, że ich nie wziąłem. A, to git. Dlatego kazałem ci przylecieć, żebyś mi przywiózł. A, no dobra. Tylko jeszcze mi powiedz, z czego to się robi. Z dużych jajek z focal chili. Okej, okay, duże jajka to na przykład... Tu jest Rexa. Tu jest Rexa i Kecala, nie? No. Czy mamy? Ofiraptora jajko mamy. Dobra, z czego się robi te chili? Nie wiem, zobacz przepis. No dobra. Ale mu szybko schodzi torpor. Na jedzenia, no nie bardzo, jak na razie pierwszą jagódkę by wjebał. Jak ten, jak mi się skończą narkotyki, to zacznę do niego strzelać. Ej, ale potężne są te lotki, ci powiem. Ja wystrzelałem ile? Z 20. Nie, no nawet nie. Dobra, ona też już śpi. Łatwo. One śpią zaraz obok siebie. Tylko jajko i chili? Nie. Fiber, kwiatek... Medjobery. I nie wiem, czy coś jeszcze. Zobacz na internecie. Musisz zobaczyć, nie powiem wszystkiego. Nie jestem encyklopedią, niestety. Ale karmę ogarniasz. O kurwa. Pamiętasz, jak zajebałem ostatnio naszemu temu, jak leżał? Czemu? No to temu też zajebałem. Temu lepszemu? Tak. No ty debilu. On ma 4500 życia, jest do dupy. Staminy ma 1200, to jest w chuj dużo. Wagi 489. Ja nie wiem, czy wtedy w sumie nie mieliśmy z mutacją tego Krzysia. Mieliśmy. Zaraz jeszcze ci Sinomakropsa oswoję. Nie no, nie oswajam tego gówna, nie chce mi się. Co? Fajnie go uśpiłeś. W jakiejś górce. Nie no, fajne miejsce, bezpieczne. No mówię.
Ja go zablokowałem sobie tutaj i strzelałem z góry. Trudno się dostać do tego miejsca. Dałeś jej jagódek? Tych, karm? Tu dałem 12, a tam dałem 7 chyba. To chyba starczy, bo jej jedno daje 20 coś chyba. No, ten już ma 41. No to będzie kit. Azjat ile? 3. Więc na ludzie wystarczy. To jeszcze nam chyba zostanie. Chcesz Magmazaura tutaj? Dać mu opiekę? To daj. O kurde, masz dwie krykapsuły? Jedną. Dobra, chodź, wyrzucę ci go na dole, bo tu nie ma miejsca. No, 4 klocki Wiverna postawiła. O, 6 klocków. Więcej. Gówniana wieża. Dobra, co chcesz, malutki? Na Ambra. Co to jest, kurwa, Ambra? Nie wiem, wsadź sobie go do Pokebola i wyrzuć. Bo ja go dopiero wyrzuciłem, więc nie mogę. Jakby miał, na Amarberki ma ochotę. Ale Ambra to za chuja, nie wiem, co to jest Ambra. Coś tu idzie. O, stegozaury. Dogoniły mnie. Ja byłem pewny, że już dawno o mnie zapomniały. I wyobraź sobie, że one 200 metrów za mną przebiegły. Jej, śniadanko. I po co się kurwa męczyć? Darmowe żarcie. Ma ochotę na Ambra. Co to jest Ambra? Planujemy jeszcze coś na dzisiaj? Nie wiem. Możemy skończyć ten odcinek w sumie. No możemy. No to ja się z wami żegnam. Ze mną był Deus. My sobie to posprzątamy już później w bazie. Poukładamy sobie. Chyba je rozmnożymy. To się jeszcze zobaczy. Jakiś plan na następny odcinek? Pomysł? Coś? Fajna dupa? Nie. No jak to nie? Za chuda. No nic. Ja się z wami żegnam. Ta morda jest za gruba i co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. No i siema. To jest nie ziemniaku, tylko kasztaniak już. Dobra, kasztan też może być.